Cześć! Witaj w podcaście Mówię o SEO. Nazywam się Martyna Drzewiecka-Pikoń i jestem specjalistką SEO z ponad 8-letnim doświadczeniem w branży. Specjalizuję się w marketingu B2B i na co dzień pomagam firmom zwiększać widoczność ich stron i pozyskiwać nowych klientów, łącząc zagadnienia SEO i UX. Ten podcast jest dla Ciebie, jeśli prowadzisz swoją stronę, sklep internetowy, dopiero zaczynasz z biznesem lub szukasz źródła wiedzy z zakresu pozycjonowania. Cześć, witam Was w kolejnym odcinku podcastu Mówię o SEO. Dzisiaj porozmawiamy sobie dalej o sklepach internetowych, o pozycjonowaniu sklepów, ale skupimy się na technikaliach, czyli na kilkunastu elementach technicznych, które są bardzo istotne w pozycjonowaniu sklepów. Omówimy sobie, jakie błędy najczęściej się pojawiają i jak możemy je naprawić. Zapraszam. Zanim przejdę do omawiania tych elementów najbardziej istotnych, pamiętajcie, że kolejność tutaj będzie przypadkowa. Wszystkie te elementy mają znaczenie, wszystkie razem wpływają na ranking naszej strony i na to, jak jest widoczna, ale też pamiętajcie, że te odcinki chcę troszkę dostosować do osób, które albo dopiero zaczynają, albo po prostu nie są stricte techniczne, więc nie będziemy chodzić w rzeczy bardzo głębokie i w język bardzo, powiedzmy, jakiś tam programistyczny i trudny, tylko postaram się w prosty sposób wyjaśnić Wam te kilkanaście elementów, jakie one mają wpływ na stronę i jak możemy je naprawić i co najważniejsze, co zrobić, żeby działały lepiej, żeby o nie dbać na bieżąco. Pierwszym elementem są metadane. Element, o którym bardzo dużo mówię, element, który jest związany z contentem, bardzo ważny czynnik rankingowy. Mam tutaj na myśli meta title, meta description, czyli tytuł, opis strony, który użytkownik widzi w wyszukiwarce Google, wpisując daną frazę kluczową. Wiele zależy od tego, czy Twój sklep był już kiedyś pozycjonowany, czy ktoś zwracał uwagę na metadane, czy na przykład była jakaś wtyczka, która te metadane tworzyła automatycznie, czy był jakiś szablon i te metadane na dzień dzisiejszy wyglądają w porządku, czy totalnie nie było nic zrobione i zaczynamy od zera. Dużo zależy od tego, ile masz produktów. Jeśli masz kilka tysięcy produktów, to trzeba tutaj przemyśleć, jakim torem idziemy, jaki timeline sobie robimy na uzupełnianie tych metadanych. Od razu wskazówka, sprawdź sobie, czy Twój system CMS oferuje jakieś wtyczki. Bo jeśli chodzi o WordPressa, no to mamy Rank Matcha, All-in-One, Yoasta, tutaj możliwości mamy sporo. I faktycznie wtyczki przy sklepach internetowych, gdzie mamy tych produktów X, bardzo pomagają. Bo najczęściej wygląda to tak, i wyglądało dużo wcześniej, jeszcze przed czatem GPT i rozwojem sztucznej inteligencji, że jeśli w sklepie mieliśmy kilkaset, kilka tysięcy produktów, SEOwiec musiał ręcznie zmieniać metadane. Czyli tak naprawdę większość tych metadanych brzmiała podobnie, opis musiał mieć CTA, musiała się znaleźć fraza kluczowa i tak dalej. I robiło się to tak naprawdę szablonowo, ale trzeba było ciągle robić tak, by nie była to kopia, by te opisy nie brzmiały tak samo. Więc była to bardzo żmudna praca. Od kiedy sztuczna inteligencja weszła pełną parą, wtyczki, o których wspomniałam do WordPressa, mają już albo będą mieć za chwilę właśnie spięcie z czatem, z AI, dzięki czemu możemy już automatycznie generować sobie takie metadane. Więc to jest bardzo duża wygoda, przyspieszenie pracy SEOwców i dzięki temu w dość szybki sposób możemy zoptymalizować sobie właśnie te metadane. Dlatego tutaj polecam, żeby sprawdzić swój CMS, czy jest to jakaś Presta, Shoplo, Magento itd., itd. Jakie mamy możliwości? Czy coś się zmieniło w ostatnim czasie? Bo wiele wtyczek powstaje teraz tak naprawdę, więc sprawdźmy, co się dzieje, jakie mamy możliwości i nawet jeśli to jest płatna wtyczka, to ja bardzo polecam korzystać, bo jeśli na poważnie myślimy o pozycjonowaniu i budowaniu widoczności naszego sklepu, to nie możemy oszczędzać na takich elementach. Bo tak naprawdę jedna dobra wtyczka, która będzie tworzyła te opisy na bieżąco, dobrej jakości, to jest praca jakiejś tam osoby, jakiegoś pracownika. Więc opłaci nam się zakup takiej wtyczki. Kiedy już wiesz, jak wygląda Twoja sytuacja, czy jakieś metadane były kiedyś robione, czy są szablonowe, ile masz produktów, jeśli ich jest dużo, to znów zrób sobie plan. Zrób sobie tabelkę, otwórz sobie Excela, wypisz swoje produkty i zrób plan, kiedy te metadane uzupełniać i w jaki sposób będziesz to robić. Jeśli ma to robić jakaś osoba zewnętrzna, to skupcie się najpierw na produktach najważniejszych, czyli na bestsellerach, na produktach, które mają największą marżę i na produktach sezonowych. Bo jeśli sprzedajesz na przykład ubrania, to bez sensu będzie teraz optymalizować kategorie i produkty z działu kurtki i płaszcze. Skup się teraz na ubraniach bardziej letnich czy jesiennych, bo to Ci zaprocentuje. Na to, żeby zoptymalizować te rzeczy na zimę, będzie czas za moment.
Więc rozłóż sobie w czasie, które produkty w jakiej kolejności będą optymalizowane. Najlepiej będzie zaplanować pracę w taki sposób, że mam konkretną kategorię produktów i na przykład w tym tygodniu zajmuję się tą kategorią, czyli optymalizuję metadane, ale też od razu optymalizuję całą podstronę. Czyli na przykład zmieniam grafiki, zmieniam ich wagę, rozszerzenie, podpisuję te grafiki właściwą frazą kluczową, dodaję atrybuty alt, optymalizuję treść, czyli cały czas zajmuję się jedną kategorią, jestem w obrębie iluś tam produktów, a nie skaczę sobie z miejsca na miejsce. Dlatego taki plan, tak jak powtarzałam też w poprzednim odcinku, strategia na to wszystko, jest tutaj najbardziej kluczowa. Dobrym pomysłem jest też stworzenie sobie szablonu metadanych. Czyli jeśli faktycznie produktów jest dużo i tutaj pominiemy kwestię, czy uda nam się skorzystać z wtyczki, czy nie, czy będzie to robić osoba zewnętrzna, to miejmy szablon. Czyli na przykład ustalmy sobie, że w tej kategorii będziemy robić tak, że najpierw będzie nazwa produktu, bo na przykład sprzedajemy drukarki, które mają swoje numery seryjne i najpierw będzie ta nazwa, potem będzie ten numer seryjny, potem będzie inny człon, a na końcu na przykład nazwa firmy. Dzięki temu łatwiej będzie Ci ogarnąć ten chaos, tą ilość produktów i przemyśleć sobie, jak krok po kroku to robimy, jak robimy to tak, żeby to też wyglądało spójnie. Przy okazji wspomnę o bardzo częstym błędzie na sklepach internetowych. Wyobraźmy sobie, że mamy ten sklep, który sprzedaje drukarki i bardzo często wygląda to tak, że mamy kategorię drukarki i mamy na przykład 20 produktów. I każdy produkt nazwany jest numerem seryjnym, numerem konkretnej drukarki, jej modelem, nazwą modelu, a nie ma w tej nazwie słowa drukarka. I dla klientów, których obsługujemy, jest to normalne, no bo przecież wiadomo, że jeśli wchodzę w kategorię drukarki, to mam modele, ale dla robotów Google'a, dla algorytmu, nie jest to jakby naturalne i one nie wiedzą, że tutaj mamy drukarki, więc bardzo prostym zabiegiem, jeśli w nazwach właśnie tych naszych produktów mamy tylko modele, to dodajmy ten człon drukarka, czy drukarka HP i dalej model. I tak samo możemy też nazywać metadane, metatitle, bo zwiększamy sobie w ten sposób tematykę witryny, cały topical, zagęszczenie fraz związanych z naszą branżą, z naszym sklepem, więc działamy jak najbardziej na plus. Jest to też pozytywne UX-owo, bo jeśli jakiś klient wejdzie longtailowo przez przypadek nawet na naszą podstronę konkretnej drukarki, to może poczuć się zagubiony. Czyli pamiętajmy, że jeśli już mamy swój sklep, mamy kategorię, żeby w nazwach produktów konkretnej kategorii pojawiały się właśnie te nazwy konkretnych produktów. Czyli kategoria drukarki, każdy produkt w tej kategorii nazywa się drukarka i następnie model czy firma. I przy tej okazji spójrzmy też na strukturę URL-i. Niech ta struktura URL-i w naszym sklepie będzie jak najbardziej przejrzysta. Czyli jeśli mamy sklep, to dalej w URL-u niech będzie kategoria produktu i dalej niech będzie nazwa produktu. Bo bardzo często te URL-e też nie są czytelne, nie są przejrzyste. Już pomijam kwestię nieprzyjaznych URL-i ze znakami, które nie powinny się tam pojawiać, ale pamiętajmy o tym, że roboty też widzą treść URL-a. Więc dobrze jest też frazy kluczowe umieszczać w URL-u. Czyli jeśli mam drukarkę HP i jakiś model, no to daję URL produkt, drukarka HP i dalej jaki to jest model, a nie URL, gdzie mamy sam model, czyli cyfry, które mogą się wydawać dla robotów przypadkowe. Podsumowując ten punkt, jeśli chodzi o metadane, pamiętaj o tym, by wszystkie produkty miały właściwie zoptymalizowane metadane. Sprawdź, czy Twój CMS oferuje jakieś wtyczki. Idealnie, gdyby miały też funkcjonalność AI, która generuje Ci opisy i tytuły. Dalej, będąc w samym produkcie, zwróć uwagę, czy Twoje produkty nazywają się konkretnymi frazami kluczowymi, a następnie mają jakiś model, czy numer seryjny, czy nazwę produktu, jak na przykład sukienka Gracja. I sprawdź też strukturę URL-i, czy w tym URL-u również znajdują się frazy kluczowe. Kolejnym elementem technicznym jest szybkość ładowania się strony. Jak już pewnie wszyscy wiemy, jest to bardzo ważny element, sami jak wchodzimy na strony internetowe, które wolno się ładują, szybko z nich wychodzimy i niestety do nich nie wracamy. Podstawowo możemy wejść w PageSpeeda, sprawdzić szybkość naszej strony, gdzie dostaniemy również wytyczne, co zrobić, żeby szybkość tej strony naprawić. Tutaj zwracam uwagę, że w przypadku sklepów internetowych, jeśli nie jesteś specjalistą i nie masz kompetencji w tym zakresie, to zleć to osobie, która się na tym zna. Bo o ile proste strony wizytówkowe, które mają 4-5 podstron, tutaj można samemu coś podziałać, postarać się zrobić, jest to dużo prostsze, to w sklepie internetowym, gdzie mamy do czynienia z kilkunastoma, kilkudziesięcioma czy kilkoma tysiącami podstron, lepiej nie robić samemu czegoś, czego nie umiemy, bo tutaj jest to inny level, tak jak już wspominałam, i dobrze jest naprawdę zlecić to dalej, zapłacić, mieć to dobrze zrobione.
I co najważniejsze, też pilnować tego. Bo pamiętajmy, że to nie jest tak, że jeśli raz przyspieszymy stronę, to ona już cały czas będzie działała tak samo szybko, ponieważ pewnie na tą stronę coś dodajemy, pewnie pojawiają się nowe produkty, może mamy bloga i dodajemy wpisy, dodajemy może jakieś filmiki, aktualności, więc ta nasza strona cały czas ewoluuje, zmienia się też jej rozmiar. Google tak samo sprawdza inne rzeczy, jeśli chodzi o szybkość. Cały czas dodaje nam nowe czynniki, które mają wpływ i na szybkość strony, i na to, jaki będzie mieć to wpływ na ranking. Więc tutaj cały czas musimy mieć rękę na pulsie i sprawdzać sobie, jak ta nasza strona się ładuje, w jakim tempie i jakie błędy występują. Także w tej kwestii polecam zlecić to osobie kompetentnej. Kolejny element to kod źródłowy. Bardzo ważne dla Google jest to, żeby kod był jak najczystszy. Żeby tak naprawdę było go jak najmniej, to jest kolejny element mocno programistyczny i zaawansowany, więc jeśli ty nie masz takich kompetencji, to zleć go zaufanej osobie, która się tym zajmie. Niech ta osoba sprawdzi, jak strona wygląda obecnie, jeśli chodzi o jej kod, czy nie jest nim przesycona, czy nie ma w kodzie elementów, których nie musi być, czy na samej stronie nie ma za dużo wtyczek, czy elementów, które są niepotrzebne, czy które generują właśnie duże ilości kodu, jak na przykład jakieś animacje na stronie, jakieś zastosowanie języka programowania w taki sposób, że jest on rozwleczony, a można by było to zrobić dużo szybciej, dużo krótszym kodem. Następnym aspektem technicznym są przekierowania, czyli na przykład kopie witryny z HTTP na HTTPS, index.html, index.php, www, bez www. Tutaj wersji możemy mieć sporo, zwłaszcza jeśli mamy do czynienia ze stroną, która już istnieje kilkanaście lat, więc warto takie rzeczy sprawdzać. Jeśli znów my nie mamy kompetencji, zlećmy to komuś, kto się na tym zna. Niech zrobi przekierowania 301. Jeśli implementujemy certyfikat SSL w odpowiedni sposób, stwórzmy przekierowania z HTTP na HTTPS, tak żeby wszystko działało, żeby strona faktycznie była odpowiednio zabezpieczona. Skupmy się też na 404, błędach 404, które pojawiają się, kiedy strony nie odnaleziono. No i tutaj mamy kilka opcji wyboru, bo pewnie sami widzieliście na wielu sklepach czy stronach internetowych, że niektóre 404 są, ale wyglądają ładnie. To znaczy, że pokazują, ups, nie ma tutaj tej strony, bardzo cię przepraszamy, przejdź sobie do tej albo do tej kategorii i na pewno coś fajnego znajdziesz. Albo mamy przekierowanie automatyczne, czyli jeśli my wchodzimy na jakąś podstronę, która już nie istnieje, to automatycznie jest ona przekierowywana, zmienia się link i na przykład w sklepie internetowym trafiamy na kategorię tych produktów, bo weszliśmy na stronę produktu, który już nie istnieje albo się wyprzedał i przekierowuje nas na kategorię tych produktów, albo przekierowuje nas na produkt podobny. Więc tutaj rozwiązań mamy sporo, ważne jest, by coś z tym zrobić. Idealnie jest, żeby tych 404 nie było, czyli żeby je przekierowywać. I tutaj znowu bardzo dużo zależy od tego, jak duży masz sklep, jakie masz możliwości, jakie możliwości daje ci twój CMS i tak naprawdę ile tych 404 może się pojawiać, bo na przykład w przypadku dropshippingu, no to pewnie będzie to dużo częstsze niż w przypadku standardowego sklepu, który ma raczej stałą ofertę i te produkty nie pojawiają się w tak dużych ilościach, czy nie wyprzedają się tak szybko. Więc tutaj to wszystko jest do przeanalizowania z SEO-owcem i z programistą, w jaki sposób to zrobić. I tutaj na pewno znajdziecie jakieś wspólne rozwiązanie. Ważne jest, by pamiętać, że unikamy 404, nie twórzmy ich też na siłę. Miałam taką sytuację niedawno z klientem, który prowadzi dość duży sklep internetowy i wiele rzeczy sam sobie zmienia, że usunie kategorie produktów i kategorie wpisów na blogu, a nie robiąc żadnych przekierowań. Więc kiedy go poinformowałam, że przecież będziemy mieć 404, na część z tych produktów mamy już widoczność, czyli jak ktoś sobie wejdzie z Google na ten konkretny produkt, zobaczy 404, no to UX-owo nie będzie to najlepsze, no bo nie zobaczy produktu, na który kliknął i który chciał zobaczyć, nie zostanie nigdzie przekierowany, czy do innej kategorii, czy do podobnych produktów, czy nawet na stronę główną, więc raczej stracimy tego potencjalnego klienta, będziemy mieli większy współczynnik odrzuceń i generalnie no, nie będzie żadnych plusów z tej sytuacji, na co klient stwierdził, że robot nie będzie widział 404, no będzie widział te 404, przeindeksuje to i zobaczy, że tych stron już nie ma. Więc najprościej będzie wtedy właśnie zrobić przekierowania. Tutaj naprawdę możemy to przemyśleć, że dla konkretnej tej kategorii, czy dla tych konkretnych produktów przekierowujemy to na kategorię B. Te inne produkty przekierowujemy na stronę główną. Coś innego przekierujemy na przykład na blog, który pokazuje inne produkty z tej kategorii i klient może sobie wybrać. Opcji mamy dużo. Ważne jest, żeby to omówić, zaplanować i znów wrzucić w strategię i po kolei poprawiać te błędy. I stworzyć sobie też szablon tego, co my będziemy robić z podstronami, które będziemy usuwać z jakiegoś powodu.
Przy tym punkcie pamiętajmy też o crawlowaniu, czyli procesie indeksacji strony pod stron przez roboty. Bo tutaj im więcej mamy podstron, które nie działają, tym tak naprawdę powiedzmy, że marnujemy czas robotów na przeglądanie stron, które nie działają. A dodatkowo te roboty dostają informację, że strona już nie działa, jest nieprzydatna i tak naprawdę nie wiadomo, dlaczego istnieje w indeksie. Druga sprawa, już pomijmy to, że tutaj są różne głosy na ten temat, czy roboty pomijają 404, czy nie. Wpływa to na crawlowanie w taki sposób, że my chcemy, żeby każda nasza zmiana, na przykład dodanie nowych produktów, zmiana metadanych w jednej kategorii, dzisiaj ją zrobiliśmy, chcemy, żeby się jak najszybciej zaindeksowała, no to kiedy robot wchodzi na stronę i ma do przeindeksowania kilka tysięcy stron, a ma określony czas na to indeksowanie, więc jeśli z tych kilku tysięcy stron bardzo dużo to będą 404, to nie dojdzie do tych naszych zmian, więc my będziemy dłużej czekać na zaindeksowanie się tych rzeczy, które my zmieniliśmy i wpływają na naszą widoczność. Czyli logicznie rzecz biorąc, warto jest eliminować wszystkie 404 i nie dopuszczać do tego, żeby się pojawiały, żeby dać robotom szybszy dostęp do naszej strony, szybszą indeksację naszej strony, bo dzięki temu my szybciej zobaczymy efekty kampanii. Kolejnym elementem na mojej liście jest responsywność strony, czyli dostosowanie do urządzeń mobilnych. Musimy pamiętać, że coraz więcej, jak nie większość w zasadzie, internautów przegląda strony i sklepy na komórkach i coraz więcej osób kupuje na komórkach. Dlatego bardzo duży fokus musimy kłaść na to, żeby nasza strona była odpowiednio dopasowana do urządzeń mobilnych. I to nie tylko smartfonów, ale też na przykład tabletów. Tutaj znów jest to temat bardziej zaawansowany dla osób, które znają się na tym i są w tym kompetentne, ale takie proste rzeczy, które sami możemy zobaczyć na pierwszy rzut oka. Czy nasza strona się dobrze wyświetla, czyli czy się dopasowuje do ekranu, czy nagłówki nie są ucięte, czy grafiki nie są ucięte, czy wygodnie możemy kliknąć jakiś baton, na przykład dodaj do koszyka. Przejdźmy sobie sami przez proces finalizacji zakupu, czy na telefonie jest to wygodne, czy wpisywanie adresu, danych, sama płatność, czy jest to szybkie, proste i wygodne, czy może jakiś przycisk jest za mały, czy może jakiś widget przykrywa nam coś, bo bardzo często jest tak, że mamy na przykład podpiętego Messengera czy jakiś inny czat i na telefonie ten czat najeżdża na jakiś inny przycisk, na przykład dodaj do koszyka czy finalizuj zamówienie. Przez to klient nie będzie w stanie na przykład dokonać zakupu. Będzie to dla niego irytujące, wyjdzie ze strony, a my tak naprawdę stracimy klienta. To są czasem bardzo drobne rzeczy, na które my nie zwracamy uwagi, a ważne jest to, żeby regularnie to testować i sprawdzać, jak to wygląda na urządzeniach mobilnych. Od razu sprawdzajcie sobie też w analityce, w Google Analytics, skąd macie klientów, jaki jest procent klientów właśnie z urządzeń mobilnych, bo to bardzo często jest kluczem i powie Wam, czym zająć się w pierwszej kolejności. Kolejny element techniczny to kanonikale. Ogólnie temat kanonikali w sklepach jest bardzo rozległy. W bardzo dużym skrócie kanonikale to takie metatagi, które umieszczamy w kodzie strony, żeby informowały tak naprawdę roboty, który URL jest oryginalny, czyli kanoniczny. Pozwala to unikać duplikacji kontentu, która jest bardzo, bardzo częsta w sklepach internetowych, ze względu na to, że na przykład opisy produktów bardzo często kopiujemy od producentów. Więc tutaj znów to jest kwestia mocno techniczna. Warto to przegadać z osobą, która się na tym zna, żeby te kanonikale były poustawiane w odpowiedni sposób, żeby pomagały nam właśnie z tą duplikacją. Kolejny ważny element to Google Search Console. Jeśli jeszcze nie macie tego narzędzia podpiętego do waszego sklepu, to jest to czas najwyższy, żeby się tym zająć, uwagi na to, że to jest tak naprawdę kopalnia wiedzy o błędach na naszym sklepie. Czyli Google Search Console pokaże nam, czy mamy jakieś 404, czy mamy problem z indeksacją, z kanonikalami, czy gdzieś wykryto duplikat, czy strona nie jest dopasowana do urządzeń mobilnych. Sprawdzimy, jakie elementy możemy poprawić. Prześlemy sobie tam mapę witryny, zwiększymy indeksację, zrobimy mnóstwo rzeczy. Pamiętajmy też, że Google Search Console często wysyła nam powiadomienia na maila, jeśli znajdzie jakieś problemy na stronie, więc tak naprawdę jest to podstawowe narzędzie też każdego dewelopera, SEO-owca. Zwróćmy uwagę, żeby to mieć i śledzić te błędy i je na bieżąco naprawiać. Kolejny element to paginacja. Tutaj mamy kilka możliwości wyboru, bo jeśli chodzi o paginację, to możemy zrobić tak, że używamy tagu kanonicznego osobno dla każdej strony paginacji. Trzeba to też przemyśleć i tutaj znów jest to element na tyle techniczny, że tutaj w porozumieniu programisty z osobą od technicznego SEO warto sobie to omówić, jakie mamy plusy, minusy, jakich rozwiązań, jak my chcemy to robić. Bo to wiele będzie zależało od tego, czy na przykład wyświetlanie naszych produktów jest w Ajaxie, czy będą to różne podstrony z produktami. Dziś na ten temat nie będę się bardziej rozwodzić. To są już elementy mocno techniczne, a tutaj skupiam się na rzeczach podstawowych. Więc generalnie skupmy się na paginacji i ustalmy sobie, w jaki sposób chcemy ją opisywać dla robotów. Dalej skupmy się na danych strukturalnych.
To bardzo ważny element, który jest często pomijany w sklepach internetowych, a ma duży wpływ na konwersję. W dużym skrócie, dane strukturalne wyświetlają się w wyszukiwarce Google. To są na przykład gwiazdki, oceny produktów. To jest na przykład informacja o tym, czy produkt jest dostępny. To jest cena produktu. To, czy produkt jest w magazynie, jakieś numery seryjne. To wszystko możemy sobie ustawić, żeby właśnie wyświetlało się w Google. I sami sobie pomyślmy, że kiedy mamy jakiś produkt w wyszukiwarce i widzimy, że ma 10 opinii po 5 gwiazdek, a inna strona nie ma w ogóle tych opinii i gwiazdek, no to wybierzemy tą opcję z gwiazdkami, czy tą opcję, gdzie mamy już podaną cenę. Więc tutaj znowu to jest element techniczny, który wdroży programista. Wszystko zależy od CMS-a, od tego, jaki to jest system, ale da się to zrobić na każdej stronie, więc warto o to zadbać. Myślę, że na dzisiaj wystarczy, bo wymieniłam już kilkanaście elementów, mam ich jeszcze kilka, ale żeby nie przedłużać, zrobimy drugą część tego odcinka, gdzie omówię jeszcze inne elementy, które mają bardzo duży wpływ na to, jak nasza strona jest postrzegana przez Google, jak jest rankowana, co my możemy zrobić, żeby ona była traktowana po prostu lepiej. Wszystkie dzisiejsze wskazówki i elementy, o których mówiłam, wypiszę w opisie odcinka na dole. Zapraszam Was też na mój Instagram Mówię o SEO, gdzie trochę rozwijam te tematy, odpowiadam też na Wasze pytania. Mam nadzieję, że odcinek był przydatny. Dziękuję za słuchanie i do następnego.